Cześć wszystkim, 24 października wybrałem się na Opieńki. Piękny deszczowy dzień. Z samego rana byłem w lesie, jeszcze ciemno. Trochę posiedziałem, żeby odpocząć. No i zrobiło się troszkę widniej. No i zacząłem szukać opieniek. No i po drodze mi się trafiły takie oto karpy, niewielkie kępki opieniek, same młodziutkie. Obecnie mam tyle, ale przyjechałem w swoje miejsce, tak jak mówiłem, 4, jakieś 5 dni temu, że będą dobre, jak przyjadę. Zobaczcie, już można ciąć. Zaraz wam włączę oświetlenie. Już praktycznie można ciąć. Nie wiem, czy będziecie dobrze, czy będziecie widzieć, bo strasznie leje. I z drzew, i leje. Ale coś tam widać. O, zobaczcie, młodziutkie opieńki. Tutaj. Tutaj już mogą być do zebrania. Tak samo na tej karpie. Porodziły ładnie karpy. To się przebierze, resztę się zostawi za 2, może 3 dni. Tu sobie przyjdę. Ale też trafiają się poza miejscami, które dotychczas zbierałem. Pojedyncze te takie dość niepozornych karpach się trafiają. Niepozornie się trafiają. Gdzieś tu była taka karpa, pamiętam z tamtego roku, gdzieś tutaj z Kasią żeśmy się tutaj gdzieś chcieli. A jest tutaj, będą opieńki w tym roku i na tej karpie, czy będą? Zaraz zobaczymy. Będą, oczywiście, że będą. Zobaczcie, tam są opieńki, a ja je sobie zostawię. Tutaj są, tutaj się pokazują. No i dobra, karpa może obrodzi w tym roku też, zobaczymy. Jak na razie coś się pokazuje. Dobra, idę do tamtych. Czasu zbyt wiele nie mam, bo na drogę do pracy, chcę wcześniej przyjechać. No i będę miał, jak to grzybiarze bywa, pod wiatr z deszczem. Pod deszczem, to się mówi. Będę na pewno wrócę przemoknięty, jeszcze mi rower się psuje, bo łańcuch mi spada. To mnie też wkurzę, całe ręce mam wymazane, ale nie, to nic, dobra. Biorę się za te grzyby. Trochę wam pokażę, jak to wygląda. Jakby ktoś oglądał moje filmiki pierwszy raz. O, zobaczcie. To jakie zbiera się opieńki, zależy od drzewostanu. Wiecie? To są małe. Ja tylko biorę te duże. Za kilka dni sobie przyjadę. Wytnę resztę. O, te ładnie podbiały, można je wziąć. Ładne młode opienioczki. Przyjadę sobie za 2 dni. Widzicie, jak one tutaj wolno rosną, dlatego ja lubię tą miejscówkę, bo one strasznie wolno rosną tutaj na brzozowych karpach. Widzicie, te opieńki są ciemne. Ja to nazywam późne, ciemne, bo widać, jakie są zresztą. I najlepiej się je zbiera. Ja zbieram jakościowo, nie ilościowo. Tak jak niektórzy zobaczą karpę, drzewo dwumetrowe, obrośnięte przerośniętymi opieńkami i się cieszą, że mają opieńki. A ja zbieram takie. No zobaczcie, nawet tu jest. O, zobaczcie, gdzie rosną opieńki. Niech sobie rosną. Trochę wam pokażę, jak ja je zbieram sobie tutaj ładnie. No by tylko nikt nie pras na tygodniu, bo i tak może być. Będę je zbierał tak. Zbierać po drodze. Spotkałem też ładną karpę. Będę wracał, to wstąpię. Na razie tyle. Młode zostają. Idziemy dalej. Są długostronne karpy. Jest długostronne karpy. Widzicie. Tu jeżdżę jak na plantację. Jak na zamówienie.
jadę, biorę, pyk, jakie chcę, przebieram. O, młodziutkie czarne owieńki dopiero wyłażą. A w koszyku mam inne, widzicie? Te są jasne, bo rosły na innym drzewostanie, na innym korzeniu. Dobra, jest 5 minut filmiku. Ja wyłączam, bo mi telefon zamoknie znowu. Do następnej części, trzymajcie się, hej!